O, już jestem. Witam Was, kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie trywialnym, banalnym, aczkolwiek przez wiele osób przez wiele osób uważanych za kompletnie ignorancko, abstrakcyjnym. Witam, witam. Okej, już się włączam. Czy słyszycie muzykę w tle? Czy nie będzie Wam przeszkadzała, że jest? Bo nie chcę mi się jej wyłączać. O! No właśnie, nie wiem, jakoś ostatnio nabyłam, jak przechodziłam koło sklepu, musiałam sobie kupić jakieś ubranie. O, witam Pani Janina. Pani Janina, może kiedyś się wybiorę na ten ślad do Pani normalnie, muszę Panią poznać, bo Pani mnie tu promuje w ogóle, nie wiadomo. Nie widziawszy mnie nigdy na żywo, chociaż transmisja jest na żywo. Śmieję się. Okej, widzę, że to mam na czacie. Jest z muzyczką dobrze? Dobrze, bo nie będę mówić tak jak muzyczka. Okej, dobra. Słuchajcie, dzisiaj o wodzie. Woda w wodzie nierówna. Woda w wodzie nierówna i nie sama woda zresztą, ale to jak pijemy i jak pilnujemy bardzo pozytywnych, zdrowych nawyków. Jakie mamy rodzaje wody, bo może nie do końca każdy jest tego świadomy. Pierwsza to jest woda źródlana, która ma bardzo niskie stężenie minerałów, praktycznie żadne albo śladowe. Druga to jest woda mineralna. Mineralna wysoko nasycona, nisko nasycona, czyli z bardzo dużą dawką minerałów i z bardzo albo z dużo mniejszą dawką minerałów. Oraz woda gazowana, która może być też mineralna bądź zwykła gazowana. Nie? Czyli tak naprawdę trzy kategorie wody. Pierwsza to jest źródlana, ta co leci z kranu i pisze, że na niej jest źródlana. Druga to jest mineralna. Mineralna może być gazowana i niegazowana, i mineralna może być mocno zmineralizowana albo lekko zmineralizowana. Także temat jest jakby prosty. Dobry wieczór, Pani Asiu. Jakie wody dla kogo i kiedy? Na co dzień powinniśmy przyjmować przede wszystkim wodę źródlaną, z tego względu, że w naszych naczyniach krwionośnych, w ogólnoustroju, w przestrzeni międzykomórkowej jest zwykła czysta woda. Nasycenie minerałowe jest nasycane na bieżąco w razie potrzeby, jaką nasz organizm ma. Więc minerały jak najbardziej, natomiast możliwie mało, czyli źródlana to jest ta pierwsza, najważniejsza woda. O wodzie, Panie Jerzy, dzisiaj będzie o wodzie. I o tym, jak się należy ją pić bądź nie pić. Kiedy pić wodę źródlaną? Najlepiej w okresach zimowych. Natomiast, może za daleko jeszcze poszłam już z tą moją myślą. Wrócę do podstaw. Woda mineralna, powinniśmy ją pić przez około 80% naszego rocznego planu, czyli przez większość roku, tak? 10 miesięcy w roku powinniśmy pić wodę źródlaną. Możemy sobie kupić w sklepie źródlankę, ale ona niczym się nie będzie różniła od tej, którą mamy w kranie, którą sobie ewentualnie przygotujemy, bądź po prostu się napijemy taką, w zależności od tego, jaką macie w kranie. Druga woda mineralna i są bardzo różne wody mineralne o bardzo różnym stężeniu minerałów. Im wyższe stężenie minerałów w danej wodzie, tym krócej powinno się ją pić. I też dobierać należy te minerały dosyć dużą rozwagą, z tego względu, że powinna ona być dostosowana do tego, jakich minerałów nam brakuje. O, Pani, no, a gdzie Pani jedzie na te wakacje? Może się spotkamy. Pani Basia, miło mi również po tylu latach. Wracam do tematu.
No i o czym ja tutaj mówiłam? Aha, o stężeniu minerałów. Kiedy mamy bardzo dużo minerałów w wodzie, to przyjmowanie wody jednej kategorii albo o dużym stężeniu konkretnych minerałów nie jest pozytywne dla naszego zdrowia przez dłuższy okres czasu. Kiedy przez krótki okres czasu jest, to jest ok. Dlatego, kiedy ludzie jeździli do sanatorium, to wówczas przyjmowali wodę tą sanatoryjną, ale to były turnusy dwutygodniowe, miesięczne, raczej nie dłuższe. I wtedy lekarz normalnie wypisywał, którą wodę ta osoba ma pić po tym, jak zrobił z nią wywiad. A propos wywiadów, to wiecie o tym, że możecie do mnie dzwonić w środę i w soboty, w środę od 10 do 12, w sobotę od 16 do 18 i konsultować ze mną tak po prostu przypadki, które macie albo co możecie zrobić, żeby było Wam lepiej w życiu z punktu widzenia zdrowotnego. Ta usługa jest nieodpłatna dla moich klientów, ewentualnie osób z polecenia od moich klientów. Jeżeli jesteście osobami całkowicie z zewnątrz, ta osoba jest odpłatna, natomiast jest to minimalna opłata, jaka tylko istnieje od 30 do 50 złotych, chyba że zalecenia będą bardzo, bardzo szerokie, to wtedy ewentualnie więcej. Więc warto skorzystać z takiej konsultacji. One są krótkie, bardzo konkretne i mogą dać taki sam efekt wtedy, kiedy przychodzicie do mnie na zwykłe diagnozy bądź prowadzenie bieżącej jednostki chorobowej. Idąc dalej. Uważam, że nie wolno wręcz pić wód mineralnych, szczególnie wysoko zmineralizowanych, przez okrągły rok z tego względu, że powoduje to odkładanie się minerałów głównie jednak w nerkach, bądź też zaburza równowagę minerałową. Z tego względu, że kiedy woda jest mineralna, to wówczas stężenie minerałów ma jakiegoś konkretnego minerału ma większe. Jeżeli ma większe, to ten minerał jest przez cały czas w podaży codziennie przyjmowany. Jeżeli jest przyjmowany codziennie, to musimy mieć świadomość tego, że żeby wchłonąć na przykład inny minerał, to tego minerału nie może być w danym dniu w podaży, czyli nie możemy tego minerału przyjmować, ponieważ są antagonistyczne minerały, które się nie wchłaniają jednocześnie. Więc to doprowadza do jakiejś dysfunkcji, która tak naprawdę wychodzi po latach, co prawda, ale jednak. Jeżeli już na co dzień chcemy koniecznie pić wody mineralne, no to wody mineralne nisko zmineralizowane i też uważajcie na to, co jest w składzie. Najbardziej neutralnym i najbardziej pożądaną formą minerałów, które można na co dzień przyjmować, tutaj już właściwie suplementacja, to jest Coral Mine, który wrzucamy do wody zwykłej, źródlanej najlepiej, ponieważ w Coral Mine jest dokładnie tak ułożone minerały, i w takich proporcjach, jak mamy w swoim organizmie na co dzień. Więc to nie wywołuje zaburzenia. Nie wywołuje to zaburzenia funkcjonowania tego organizmu, a wręcz działa bardzo mocno prozdrowotnie. Czyli koramain jest to coś, co możemy pić przez cały czas. Coś, co spowoduje, że ta równowaga minerałowa, szczególnie w naszym organizmie, będzie możliwie najbardziej stabilna. Przestrzegam przed piciem wysoko zmineralizowanych wód, bo widzę po ludziach, którzy na przykład piją wodę z wysoko zmineralizowaną, na przykład muszowianka jest taką wodą. Mam nadzieję, że nikt mnie tego nie oskarży. Jest to świetna woda z bardzo dużym stężeniem wapnia, z dosyć dużym stężeniem magnezu. Natomiast niestety picie tej wody na co dzień przez lata powoduje, że my codziennie się czujemy całkiem nieźle, ale konsekwencja tego picia przez cały czas jest taka, że zatykają się nerki, odkładają się coraz intensywniej i szybciej kamienie nerkowe, przejawia się to, w cudzysłowie, dzwoneczek, to jest sine wokół oczu, tak, jeżeli mamy sine wokół oczu, no nie zawsze z niewyspania, no nie? I lekko podwyższone ciśnienie i to, że w ogóle prawie nie chorujemy na jakieś infekcje, to oznacza, że te nerki już się zaczynają zatykać. No, czy zaczynają zatykać, ciśnienie się lekko podnosi i jakby objawem dzwoneczków jest to, że mamy w oku oczu takie ciemne zmiany. O Jezu, brakuje mi słowa dzisiaj. Taką ciemną zmianę, tak? Czyli mamy ciemne nie tylko na powiekach, tak? Moje powieki są takie ciemne, ale to z niewyspania akurat, ale również pod okiem. Myślałam, że to idzie. No i alarm się włączył, muzykę tam wywalili. Trudno. Idziemy dalej.
Zatem na co dzień powinniśmy pić przede wszystkim wodę źródlaną. Jeżeli chcemy pić mineralną, to mineralną przez raczej krótkie okresy czasu, a jeżeli już mineralną, to nisko zmineralizowaną. Najbardziej neutralne i najbardziej pożądane dla utrzymania równowagi minerałowej jest Coral Mine. Jeżeli chcemy uzupełnić konkretne minerały, to wybierajmy konkretne wody na krótki okres czasu. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest na przykład dla osób, które puchną, szczególnie kobiety, szczególnie przed okresem, wypijanie wód wysokosiarkowych, czyli tak zwanych śmierdzących jajów. Śmierdzące jajówy to jest taka woda, która tak śmierdzi jak jajko zepsute, ale tam jest bardzo dużo siarki, to jest bardzo prozdrowotne w sensie takim, że wyreguluje hormony i nie będzie takiej wysokiej skłonności do tego, żeby nabierać wody i puchnąć, szczególnie przed okresem. Nie pamiętam nazw tych wszystkich wód, więc mam teraz nie będę ich wymieniać. Woda gazowana. Woda gazowana jest pożądana tylko w nielicznych sytuacjach. Na co dzień wody gazowanej nie pijemy. Możemy ją pić sporadycznie od czasu do czasu. I woda lekko gazowana to też jest woda gazowana. Nie oszukujmy sami siebie, gaz to gaz. Natomiast wyznaję taką zasadę, że gaz to kwas. A dla zachowania równowagi zasadowej naszego organizmu powinniśmy przyjmować produkty jednak lekko zasadowe w codziennej diecie, szczególnie kiedy przyjmujemy białko od zwierzęce, które jest mocno zakwaszające. Dlatego mineralną wodę gazowaną czy gazowaną niemineralną przyjmujemy tylko w sytuacjach, kiedy mamy wyrównane pH. Jeżeli pH nie jest wyrównane, to nie mamy prawa do takiej wody. Oraz wtedy, kiedy mamy niedokwaśny żołądek, bo woda gazowana jest w stanie trochę ten żołądek wyregulować, albo też wtedy, kiedy mamy bardzo mocną dysfunkcję jelita w niektórych niuansowych przypadkach. Niestety do dzisiejszego wykładu nie będzie skryptu, natomiast wydaje mi się, że te informacje są tak proste i jasne, że każdy powinien sobie spokojnie przyswoić. Podsumowując, jaką wodę pić? Na co dzień najlepiej źródlaną albo źródlaną z Coral Mine, ponieważ źródlana jest źródlaną i powoduje, że na nasz organizm ma wpływ neutralny, na nasze płyny ogólnoustrojowe ma wpływ pozytywny. Jeżeli chcemy mieć wodę, która wpływa pozytywnie na nasz organizm i pozytywnie na nasze płyny w organizmie, to Coral Mine jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli potrzebujemy uzupełniać jakiegoś konkretnego minerału, to dowiedzmy się jakiego minerału. I tutaj możecie skorzystać z mojej diagnostyki online, gdzie jestem w stanie sprawdzić, jakie macie niedobory minerałów, i wówczas możecie sobie do tego dobrać konkretną wodę, którą przyjmujecie przez taki czas, żeby ten minerał konkretny się uzupełnił, żeby było szybciej. Możecie to zrobić oczywiście również z pożywienia. I te wody przyjmujemy raczej krótko. I ostatnia woda gazowana pijemy po prostu od czasu do czasu, kiedy czujemy jakieś niestrawności, mamy objawy zgagi. Jeżeli mamy takie objawy zgagi, to wtedy, która jest wywołana niedokwaśnością żołądka, wtedy możemy sobie wodę gazowaną pić, ewentualnie przy niektórych dysfunkcjach jelit. I pamiętajcie, że woda lekko gazowana to jest nadal woda gazowana. Nie ma takiej możliwości, że będzie miała neutralny wpływ na organizm, bo będzie miała pozytywny na żołądek, ale docelowo na pH organizmu negatywny, na płyny ogólnoustrojowe w jakimś tam stopniu na pewno będzie uzupełniać. Teraz, jak wodę pijemy? Bo to też jest istotne i bardzo wiele osób nie do końca sobie zdaje z tego sprawę, jak pijemy wodę. Zasada jest prosta. Wstajemy rano. Idziemy sobie umyć zęby i to mycie zębów jest istotne z tego względu, że w ciągu nocy rozmnażają się w naszych ustach bakterie. Warto by je było wypłukać przed wypiciem czegokolwiek, żeby tych bakterii nie połykać w takim nadmiarze. Więc nie pijemy rano nie myjemy zębów po śniadaniu, tylko przed śniadaniem. Po kolacji myjemy zęby dodatkowo, czyli na noc i po nocy. Po tym jak przepraszam, sobie umyjemy zęby, idziemy napić się wody. Zasada jest taka, że powinniśmy wypić około pół litra bardzo ciepłej wody, to jest w temperaturze minimum 36,6 albo cieplejszej. Najlepiej z czymś, co będzie działało odkwaszająco na nasz organizm. Wersją podstawową jest woda z witaminą C. Boże, z witaminą C, czy skrót myślowy, to jest po prostu już mózg tak myśli, z sokiem z cytryny, dlatego że działa prozasadowo. Natomiast wersja VIP to jest woda z mikrohydryną.
Woda z mikrohydryną to jest wersja VIP, dlatego że ma 1000 razy silniejsze działanie niż woda z witaminą, boże, z sokiem z cytryny. Woda tam musi być ciepła po to, żeby ona bardzo szybko weszła na poziom komórkowy i żeby nawodniła i dotleniła, bo to chodzi głównie o dotlenienie wszystkich organów wewnętrznych. Wtedy rusza się układ limfatyczny, nasz mózg dostaje tlen i na tym tlenie już może zacząć funkcjonować, dobrze się obudzić i dobrze działać. Normalnie pół litra wypija osoba, która waży około 50-60 kg. Jeżeli ktoś ma potrzebę albo czuje, że jest w stanie więcej wypić, to może pić więcej. Ja mam takie dni, że czuję, że rzeczywiście więcej. Może na początku się komuś wydaje, że pół litra to dużo, natomiast zobaczycie, że jeżeli robicie sobie nawyk, zaczynać możecie od pół szklanki, od jednej szklanki, to później to pół litra okazuje się za mało. Dla mnie bardzo często okazuje się za mało, szczególnie kiedy na przykład mam intensywny dzień, nie jestem w stanie uzupełniać płynów na bieżąco, to to poranne pół litra ratuje skórę tak gdzieś na 4 godziny. I nie doprowadza do szybkiego odwodnienia, więc jestem w stanie w miarę normalnie intelektualnie funkcjonować. Na druga zasada jest taka, że nie popijamy posiłków, nie popijamy szczególnie w trakcie posiłków. Po co? Dlatego, że wywołuje to rozcieńczenie soków żołądkowych, a szczególnie jeżeli do posiłku jest białko, to kiedy rozcieńczymy sobie soki żołądkowe, białko jest gorzej przyswajane. Czyli po prostu zamiast białko się strawić, to białko wchodzi do jelit, tam gnije i robi się z tego bardzo nieprzyjemna substancja, która powoduje również później gazy, jakieś niestrawności, zatkanie jelita, zaparcia i tym podobne. Więc zwracajmy uwagę, żeby w trakcie posiłków nie pić, ale to niczego, nie mówię tutaj o wodzie, ja tu mówię o, w ogóle o płynach. Najlepiej woda szungitowa jest ok. Ona jest pomiędzy witaminą C a mikrohydryną. Bardziej w stronę witaminy C. Boże, cytryny. Dlatego najlepiej jest wypić przed jedzeniem. Jakieś 20-30 minut przed jedzeniem wypić sobie szklankę najlepiej ciepłej wody. Wtedy ta woda trafia do układu pokarmowego. Z tego układu pokarmowego jest gotowa, zwarta na to, żeby weszły substancje odżywcze, czyli żeby wpłynął posiłek. Jeżeli ten posiłek się zjawia, zaczyna być trawiony i od razu jest transportowany, bo ta woda jest przeznaczana, jest jakby... Przeznaczeniem tej wody jest zatransportowanie substancji odżywczych i do komórki, tak? Bo ona już w naszym organizmie jest, ale w komórce jeszcze nie jest. Żeby tam się znalazła, potrzebny jest do tego transporter, czyli płyn. A płynem jest głównie woda. Więc ten płyn transportuje, jest gotowy do tego, żeby coś zatransportować. To po pierwsze. Po drugie, samo wypicie szklanki wody powoduje, że układ pokarmowy zaczyna się aktywować, że zaczynają się aktywować reakcje enzymatyczne. Więc kiedy my zaczynamy posiłek, to on jest już gotowy na strawienie tego posiłku, a nie zjemy. Mamy zjazd na zasadzie, chce mi się spać, nie mogę już nic zrobić, chyba muszę się napić kawy. I dopiero za chwilę zaczynamy odżywać, tak? To znaczy, że układ pokarmowy nie był przygotowany na ten posiłek, który zjadłeś i zanim zaskoczył w cudzysłowie, żeby go stawić, to minęło chwilę. A kiedy wypijesz szklankę wody 20-30 minut przed jedzeniem, układ pokarmowy się aktywizuje, woda wchodzi do jelit, tam jest już gotowa do tego, żeby zatransportować te substancje i posiłek nie jest takim odcięciem tlenu od mózgu, więc nie zaczyna nam się tak bardzo chcieć spać. Co w przypadku, kiedy nam się chce pić do posiłku? Najczęściej jest to wynikiem tego, że posiłek jest niezbilansowany. Czyli uczucie pragnienia po posiłku, przy posiłku, to jest efekt tego, że ten posiłek albo jest niezdrowy, albo jest bardzo ostry, albo jest z jakąś substancjami chemicznymi. Organizm szuka płynu, żeby szybko to przerzucić przez układ pokarmowy i wydalić. To jest taka prosta zasada. No, pod warunkiem, że przez dzień normalnie pijecie wodę, bo jak wy jesteście odwodnieni, siadacie do jedzenia i wtedy wam się chce pić, no to już jest jakby inna kwestia. Dlatego, jeżeli już pijemy, to nie w trakcie, żeby nie rozcieńczać śliny, którą mamy. A propos, jak wypijemy szklankę wody przed jedzeniem, to wtedy mamy więcej śliny, więc łatwiej nam jest je strawić. To nie rozcieńczamy śliny, więc wszystko zaczyna być lepiej trawione, szczególnie węglowodany, tak? Szczególnie węglowodany zaczynają trawić się w ustach.
jeżeli już mamy bardzo silne uczucie pragnienia, to wtedy zacznijmy pić, ale już po skończonym posiłku, tak? Czyli skończyliśmy posiłek, napijmy się z pół szklanki maksymalnie jakiegoś płynu. Ukoi to nasze pragnienie i doprowadzi do tego, że jakby ta potrzeba zostanie zaspokojona picia, ale soki żołądkowe się nie rozcieńczą tak bardzo, nie? Jak powinniśmy pić pomiędzy posiłkami? Bo to też nie jest takie oczywiste. Po posiłku pijemy około godziny po posiłku, czyli zjemy posiłek, czekamy i po posiłku godzinę zaczynamy normalnie pić wodę i pijemy ją między posiłkami. Czyli godzinę od strawienia jakiegoś posiłku wypijamy wodę, pijemy do następnego posiłku, przed następnym posiłkiem najlepiej kończymy jakieś 20 minut wcześniej i zaczynamy kolejny posiłek. Tak najlepiej, najbardziej efektywnie jest przyjmować płyny, bo one wtedy wymieniają się. I wypłukują toksyny, które się zbierają w naszym organizmie. Jeżeli ktoś ma niedokwaśny żołądek, to stosuje taką samą zasadę. Może na przykład przez dzień pić sobie normalną wodę, a zaraz przed jedzeniem wypić sobie, zaraz przed jedzeniem, no to jakieś 20, 15, 30 minut, pół szklanki wody gazowanej. To pobudzi też kwasowość żołądka i to tak samo zadziała, tylko że w tym przypadku szczególnie ta woda skupi się na wyrównaniu kwasowości żołądka. Jak sprawdzić, czy mamy kwasowość żołądka w porządku? No jest bardzo prosty test, sodą orzeszoną, możecie sobie go znaleźć na internecie i sprawdzić. Jak szybko Wam się odbije po jedzeniu. Jeżeli szybko, to znaczy, że macie kwasowość dobrą. Jeżeli bardzo późno, to znaczy, że macie niedobrą. Gorzej przyswajacie białka i to powoduje, że też macie jakieś tam inne dysfunkcje, o czym nie dzisiaj. Kiedy pijemy wodę, kiedy mamy te nawyki picia wody, to już zaczynamy się czuć dużo lepiej. I teraz, ile wody dziennie powinniśmy wypijać? Normalny, przeciętnie ważący dorosły człowiek powinien wypijać około 1,5 litra wody dziennie. To jest osoba, która waży około 60 kg masy. Co oznacza, że jeżeli ktoś waży mniej, to pije mniej. Jeżeli ktoś waży więcej, to pije więcej. I tutaj nie ma odstępstwa od normy. W sklepach uznali wszyscy, że jesteśmy jak Chińczycy, czyli ważymy 50-60 kg i są tylko 1,5-litrowe butelki. Oczywiście żartuję. Natomiast są też 0,7, czyli dla tych mniejszych ludzi, dla tych większych nie ma. Nie wiem w ogóle, kto to powiedział. Kiedy wypijamy odpowiednią ilość wody w ciągu dnia, bardzo wiele procesów w naszym organizmie jest prawidłowo zachowanych. Co z tego, że my mamy zbilansowaną dietę, jak nie pijemy właściwie i nie pijemy właściwej ilości płynu? Jeżeli nie pijemy właściwej ilości płynu, to wtedy doprowadza to do tego, że te substancje odżywcze, przepraszam, zniknę na chwilę, nie mogą być transportowane. Czekajcie, muszę coś zapisać. Nie mogą być transportowane, więc ciśnie mi się na usta niecenzuralne słowo, ale no trochę bez sensu jest tak bardzo poprawnie jeść, kiedy tych płynów nie ma, nie? I też to są ludzie, którzy nie czują tego efektu, że ten płyn, znaczy nie czułem efektu tej diety, że ona jest. I bardzo dużo osób, pomimo tego, że nawet reklamy o tym mówią, że należy pić wodę i tym razem nie kłamią, jednak tej wody nie pije. Zapominamy się często, sama to widzę po sobie, że jak mi nie stoi butelka wody, to rzadziej po nią sięgam, bo nie mam czasu iść i się po prostu jej napełnić. Moją dewizą było noszenie termosów, aczkolwiek ten termos gdzieś mi się zgubił i teraz muszę chodzić z butelkami albo po prostu sięgać po tą wodę regularnie. Widzę, jaki mocny spadek intelektualna jest wtedy, kiedy mniej płynów jest w codziennej diecie. I zapamiętajcie sobie to, że spadek podaży płynów o 5% mniej niż powinniśmy wypić w ciągu dnia, powoduje spadek zdolności intelektualnych o 30%. O 30%. I to widać, czuć i słychać, jak z kimś rozmawiasz, czy ten ktoś pije wodę, czy nie pije. I że zupełnie inaczej z takimi ludźmi się rozmawia, tak? To jest ten poziom intelektualny. Mózg potrzebuje odżywienia, komórki potrzebują odżywienia. Jak tego nie będzie, to twój intelekt też będzie przymulony. Więc jeżeli chcesz naprawdę dobrze funkcjonować intelektualnie, czuć tą zew natury i siłę życia, no to niestety woda. Woda i woda. Odniosę się od razu do objekcji,
które polegają na tym, że w medycynie chińskiej mówi się, żeby wody nie pić za dużo, że głównie płyny jakieś takie normalne, w sensie herbaty, jakieś kawy i tak dalej. Z tego względu, że nadmiar wody wypłukuje minerały. I owszem, tak jest, że woda sama wypłukuje minerały. Natomiast wodą, która jest najgorszą pod względem tego, że wypłukuje minerały, jest woda z odwróconej osmozy. To jest po prostu demineralizacja ogólnoustrojowa ze wszystkich minerałów. Każda woda będzie zaciągać minerały, a jak woda jest wyjałowiona, to. A tak, to wtedy będzie wyciągać z nas minerały. Więc jeżeli pijecie wodę, to pijcie wodę na tej zasadzie, że na co dzień źródlaną, jeżeli pijecie przez cały czas źródlaną, to od czasu do czasu ona musi być mineralna. Szczególnie po okresach, w okresach przejściowych warto pić wodę mineralną albo wysoko zmineralizowaną, bo nas trochę wzmacnia. Albo po prostu macie do wyboru Coral Mine na co dzień. Tak? Zasada jest prosta. Źródlana, od czasu do czasu mineralna. Tylko nie jedna i ta sama, tylko różne. Różne weszły do sklepu już te wody, które mamy w tych uzdrowiskach, zauważyłam ostatnio. Coraz bardziej są popularne i dostępne, więc jakby z niedostępnością tutaj nie ma problemu. To są wody naprawdę wysokiej jakości. Co dodatkowo jeszcze? Aha, wypłukiwanie minerałów. To jest fakt, dlatego że medycyna chińska i Ajurweda uważa, że minerały są bardzo istotne, o czym ja też wam trąbię, tak? Minerały, minerały i minerały, bo od tego dużo zależy. Są bardzo istotne dla zachowania właściwego zdrowia, a bez wody da się żyć. No da się, tylko ta jakość jest trochę inna. I ludzie, którzy zaczynają pić wodę po zwykłej nawet wodzie, zaczynają się czuć lepiej. Więc pamiętajcie, woda na co dzień musi być. Zaczynajcie zawsze od co najmniej pół litra wody dziennie rano, dlatego że to będzie jakiś wasz dopalacz. Nawet jak przez dzień nie wypijecie, ale to rano wypijecie z pół litra, to już jest do przodu. Tak, dlatego osmoza plus koralowiec jest super. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, a propos tej wody. Jeżeli chodzi o wody z dodatkami suplementacyjnymi, a ma je głównie firma Coral Club, to one są w większości jednak zasadowe, dlatego że utrzymanie właściwego pH naszego organizmu to jest jakby klucz do tego, żeby nasz organizm był zdrowy, albo jeden z wielu kluczy, ale ten jest dosyć decydujący. Dlatego tej wody nie powinno się pić tym bardziej do posiłków i po posiłkach bezpośrednio, tylko między posiłkami. Między posiłkami. Dlatego, że jeżeli zjemy posiłek białkowy, napijemy się wody, która jest lekko zasadowa, doprowadzi to do tego, że ta kwasowość żołądka będzie podwyższona, co tutaj nie jest pożądanym efektem. Czyli pH żołądka ma być niskie, a nie wysokie. I to jest zasada obowiązująca, o której też nie zawsze wszyscy wiedzą, ale jest dosyć istotna. Dlatego w tym przypadku gdzieś tam picie tej może herbaty, nawet pół szklanki herbaty, jak już nam się bardzo chce pić, jest czasem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż napić się wody. Chociaż tak naprawdę płyn, w którym jest coś rozcieńczone, typu nie wiem, kawa, herbata, to jest jednak jedzenie dla naszego organizmu. Dlatego między posiłkami powinna znajdować się woda, a nie jakieś herbaty i kawy, bo to jest ciągła praca naszego układu pokarmowego. Bo żeby strawić substancje, które są w herbacie, to trzeba uruchomić cały układ pokarmowy od początku do końca. A żeby przyswoić wodę, to nie trzeba wcale takich reakcji wywoływać, więc nasz układ pokarmowy wypoczywa, a jednocześnie my jesteśmy nawodnieni. Więc jak wygląda mój dzień normalnie? Wstaję rano, idę umyć zęby, idę do toalety. Mam nadzieję, że każdy tak ma. Później idę nastawić sobie wodę w czajniku. Pół na pół wody zlewam ciepłą z zimną. Bardziej jest tam więcej wody ciepłej, a mniej zimnej. Nawet jak jest gorąco, jest upał, lato, to też sobie piję ciepłą wodę, a jak jest zima, to piję jeszcze bardziej ciepło. Dorzucam tam przeważnie mikrohydrynę, bo najbardziej ją lubię. Wypijam, jak czuję, że nie jestem nasycona, to wypijam drugą. No i zaczynam się ubierać. Oczywiście te zęby w międzyczasie myję, tak? Czyli jak idę do toalety, to idę i tam już załatwiam wszystko, już można tak powiedzieć.
Wychodzę i wtedy zaczynam przygotowywać siebie, ewentualnie dziecko. Przygotowuję śniadanie, no i później jemy wspólnie to śniadanie. Mija około 20-30 minut co najmniej. Jeżeli ktoś ma dzieci, to doskonale o tym wie. Od wypicia wody i jakby nie ma tutaj żadnej przeszkody, że to jest bezpośrednio przy posiłku. Wtedy nie ma w ogóle uczucia pragnienia do posiłku. Później idę do gabinetu. W gabinecie, jak mam wodę, to w kubku przy biurku i piję do przerwy obiadowej, bo i tak nie mam czasu nic innego zrobić. Nawet wodę czasem nie mam się czasu napić. No i przeważnie na wieczór też wypijam jeszcze dodatkowo wodę, bo po całym dniu, a szczególnie takim mówienia z większą intensywnością, mam takie uczucie, bo wtedy więcej wody tracę, bo pluję, jak do Was mówię. Żartuję. No i to jest jakby proste, tak? Skupiam się raczej na tym, żeby zjeść 2-3 posiłki dziennie. Jeżeli jem 2 posiłki, to jem jakieś duże śniadanie, przekąskę i obiad o kolację, a jeżeli mam inną możliwość, to wtedy jem zawsze śniadanie, obiad normalny i lekką kolację, bądź bez. Proste zasady. Kiedyś jadłam 5 posiłków dziennie, bo byłam tak przez cały czas głodna, a teraz im dłużej w las, im dłużej pracuję z tym swoim organizmem, tym te potrzeby takiego jedzenia na co dzień mam mniejsze, za to maksymalnie folguję sobie na weekendach. Na weekendach nie ma bariery w jedzeniu. Tam po prostu jem tyle, ile mam ochotę i wszystko, na co mam ochotę, no może z paroma wyjątkami. Staram się nie nadużywać cukru. No ale rzeczywiście te porcje są wtedy ogromne. Pozwalam sobie bez wyrzutu sumienia, bo wiem, że na tygodniu czasem różnie bywa, a mój organizm jednak potrzebuje kaloryczności i substancji odżywczych. Więc życzę Wam takiej wydolności, takiej energii, takiego funkcjonowania. Jeżeli chcecie tak funkcjonować, stosujcie się do tego prostej, banalnej zasady, bo to Wam na pewno przyczyni się do tego, żeby kondycja była wysoka. Argumentacyjnie do tych, do których to nie trafia. A już gość mi przyszedł. Pamiętajcie, że rozcieńczanie soków żołądkowych doprowadza do tego, że patogeny, czyli bakterie, grzyby i pasożyty, dużo łatwiej i prościej dostają się do naszego ogólnoustroju. Więc jeżeli chcecie żyć możliwie bez lokatorów, to dobrym rozwiązaniem jest jednak nie zapraszanie ich do naszego organizmu poprzez to, że pijemy do posiłków, rozcieńczamy soki żołądkowe, więc tak naprawdę zmniejszamy sobie tą barierę wejścia tych obciążeń przez układ pokarmowy do naszego organizmu, aczkolwiek przez wszystkie inne układy jest to nadal możliwe i prawdopodobne. A gdybyście chcieli wiedzieć coś więcej, gdybyście chcieli mi zasugerować jakiś temat na wykład, to proszę piszcie na dole, ponieważ czasem moja inwencja twórcza jakoś tak jest, ale nie czuję, co wy potrzebujecie. Więc piszcie mi, wtedy będę się odnosić do waszych potrzeb i będę mogła więcej wam powiedzieć, wytłumaczyć na tematy, które konkretnie was interesują. Chyba się rozgadałam, miało być krótko, a wyszło długo. Więc dobrej nocy wam życzę, do zobaczenia i do usłyszenia.